Witam, myszki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Harnerze na lekcji Red Dusk jako narodowe państwo Jugosławii. W ostatnim odcinku mieliśmy wojnę z Chorwacją i Słowenią i udało nam się ją wygrać, a teraz po prostu mamy kilka decyzji związanych z tym, żeby skorować te tereny, żeby jakoś to przejąć, dlatego że, no, że tak powiem, trochę może to zająć. Więc ogólnie to my mamy taki problem, że mamy taką mechanikę, że jeżeli nacjonaliści nie będą zbytnio szczęśliwi, to wtedy nam zmieniają się przywódcy. No i już się nam zmienił dwa razy i teraz mamy Pawła, tak, patriarchę naszego. I nie powiem, ciekawie to wygląda. Więc w skrócie, no w sumie jesteśmy wystarczająco silni, żeby zaatakować Albanię, która nie jest w żadnym sojuszu. Ogólnie NATO to tutaj zbytnio nie ma chęci. Mamy Leszka Millera tutaj. I zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jak na razie to jest coś takiego, że teraz będziemy atakować Albanię za to, że oni chcieli nam Kosowo zabrać. Na razie możemy zrobić blokadę Albanii morską. I poczekać. W sumie nic lepszego nie mamy do roboty. Więc tak, mamy tutaj dużo badań. Nie powiem. Ale to są takie typowe badania, że raczej je będziemy robić, ale za chwilę coś nam wyjdzie. Żebyśmy coś innego porobili. Na szczęście tutaj powoli już odbudowujemy swoje tutaj zapasy broni. Okej. Okay. A tak, wesprzemy Arabów. No i zobaczymy, co tutaj jest, bo wygląda na to, że już się jesteśmy blisko końca. Ale na pewno jest taki problem, że no, chcemy tutaj sobie to skorować, tylko że korowanie to trochę nam zajmie. No, zobaczcie, no musimy mieć 60, a ledwo co mamy 25 w regionie, który jest najlepszy dla nas. Więc to może trochę potrwać, zanim się tam nam uda to zrobić. A w międzyczasie tutaj musimy sobie zmniejszać nasz niestety, ale radykalizm, bo jest już on trochę zbyt dużo. I musimy trzymać, żeby był very royal. Żebyśmy byli lojalni. I żebyśmy tam znowu nie utracili władzy. Żebyśmy nie musieli kolejnego gościa zmieniać. Ponieważ Paweł jest fajny. Okej, okay, w takim razie czas na wojnę. Wydaje mi się, że Albania wyjątkowo ma dużo dywizji, ale ma też dużo bunkrów, które raczej się nam z łatwością uda ominąć. W takim razie tutaj powoli robimy. Tutaj co pewien czas w Indiach to się dzieje. I ja dosłownie zbytnio na to nie patrzę, ale są części świata, gdzie naprawdę... O nie, my poparliśmy tamtych. O, myśleliśmy, że tamci sobie poradzą. Ale wygląda na to, że nie. O, maś los, południowa Afryka. Oni mają drzewko. Okej. Okay. Wygląda na to, że jesteśmy w stanie coś jeszcze porobić, więc myślę, że w tym odcinku jeszcze nie będzie tak źle. Ogólnie to ruskie nam pomagają. To jest dziwna rzecz. Okej, zróbmy ekonomię. Dlatego, że wydaje mi się, że nasza gospodarka powinna już być dawno naprawiona. No i wygląda na to, że z łatwością pokonaliśmy tutaj Albańczyków. Dobra, tylko dajcie tutaj port, żeby zdobyli. Albańczycy to naprawdę dużo mają tych bunkrów. Okej, okay, udało nam się i stworzyliśmy po prostu marionetkę. Aha. W skrócie zrobiliśmy marionetkę. I to chyba byłoby na tyle.
No, wydaje mi się, że... Okej. No, nie uda nam się. Wygląda na to, że... Więcej już nic tutaj nie ma. Wydaje mi się, że... Mamy kolejny. Indyjscy komuniści walczą z wami? A, weźmiemy Pakistan. I love Pakistan! Okej. Wygląda na to, że... wszystko mamy zrobione z tego moda. Myślałem, że coś jeszcze będzie więcej, ale po prostu polega na tym, że zaatakowaliśmy Albanię i to tyle. Oprócz tego, że dostaliśmy Pawła, co jest trochę śmieszne, jako przywódcę, to w sumie niedługo radykalizacja osiągnie 100%. I nie powiem, może być źle, więc może jeszcze trochę pójdę i zobaczę, co te... Oj! Wygląda na to, że... że Amerykanie się zorientowali, że coś jest nie tak. I... Możliwe, że niedługo dojdzie do wojny. Oj, ups. Oj. Wydaje mi się, że to nie był zaplanowany. Ale ogólnie rzecz biorąc, to... Zobaczcie, jak nam się udało tutaj zjednoczyć Jugosławię. Co tam, że za chwilę zostaniemy zmasakrowani przez Stany Zjednoczone. Było fajnie. Okej. No, na to właśnie zaatakowało nas. Okej. A więc tak. Mało prawdopodobne, żeby się nam udało tutaj wygrać. Najprawdopodobniej przegramy z Kretesem, ale będziemy walczyć do końca. Do ostatniego tchu. Może coś się nam uda przetrwać przez pewien czas. Okej, wlewają nam się do państwa. Możemy tak ich trochę odepchnąć, żeby jednak nie byli aż tak blisko nas. Okej, wygląda na to, że tak, mamy wojnę przeciwko całemu tutaj światu teraz. Ale się dobrze trzymamy. Mamy, jeszcze się śmiejemy. To jest najlepsze, że jeszcze się śmiejemy, a nie płaczemy. Okej. Włosi to w ogóle nic nam nie wystawili przeciwko nam. Śmieszne było, gdybym teraz wysłał tutaj i się okazało, że mogłem to przepchnąć. Szczerze powiem, po prostu zapiszę grę. Okej, kolejna masakra. O! Dostaliśmy nową część drzewka. Gdzie? O, tutaj. Kryzys. Tak, no mamy kryzys. To prawda. Okej. W takim razie zróbmy ten. I wygląda na to, że nikt się nie przejął tym, że Włosi wszystko na siebie przyjęli i właśnie armia jugosłowiańska im wjechała. Oj, kur... Oj! Podoba mi się, że nie pękła, tylko w Sarajewo poszła bomba. Okej. Okej, widzę, że Amerykanie w formie.
Czy jest jakiś przycisk kapitulacja? Okej, wygląda na to, że dosłownie nasze dywizje z łatwością się tutaj przemieszczają. Dosłownie z łatwością. Ogólnie to nie musimy już patrzeć na radykalizację. Więc... jedyne co nam teraz jest potrzebne to jest stabilność i manpower. Pakistan won! Communist Internal Forces won! Udało mi się, że był wybór, chociaż naprawdę to nie powinno być. Wygląda na to, że są Amerykanie, ale to na takim poziomie są Amerykanie, że... okej, wygląda na to, że Francuzi się zorientowali, że coś jest nie tak. Kurde! Podoba mi się, że bombardują wszystko oprócz Belgradu. O kurde! O kurde! Nie! Uwielbiam Cold War tylko dlatego, że później są nuki, które randomowo są wysyłane do miasta. O, to jest jedna z tych pięknych rzeczy, które uwielbiam w tych modach. O. Jest coś takiego, że ja nic nie mogę ze sobą zrobić, więc mogę się tylko patrzeć, jak bombardują to. Zostały mi dwie fabryki cywilne. Jedna. Jeszcze Belgradu nie zbombardowali ani razu. O. Chyba im się skończyły. Wygląda na to, że Francja ma wystarczająco dobre dywizje, ale my dosłownie zjechaliśmy się do tych i już dalej. A dalej już nic nie możemy. Dobra, w takim razie to będzie koniec. Wygląda na to, że więcej kontentu nie ma. No, ostatnie to było trochę moja wina, ponieważ powinienem bardziej zwracać uwagę na to. Mikrofon mi rozłączył, sobie nie mam problem z kablem. Wydaje mi się, że ten mod jest na tyle fajny, że jest już dosyć dużo rozbudowany. Ruskie, jeżeli chodzi o to, to tak jakoś nic się nie widziało, żeby oni robili, więc wydaje mi się, że ruskie to są takie dłuższe gra. No, ciekawy tutaj jest, mamy tutaj, no mamy dwie Tajlandie. Mamy inną Tajlandię, okej. Uwielbiam to. Więc wygląda na to, że te państwa, które mają content, one mają, one przynajmniej coś mają, że tak powiem, że mogą, że coś tam jeszcze dostały. Więc tutaj w ogóle Afryka Południowa coś ma. Więc tak, nie powiem, trochę było śmieszne w pewnym momencie. Te wojny były nawet fajne, tylko że wiadomo było, że my wygramy dlatego, że mamy dobre jednostki, więc tak wiadomo było, że po prostu tak nie pójdzie. Ogólnie to my mamy, w ogóle nie możemy nic produkować, teraz to nam znowu w ogóle słabo poszło, dlatego że po prostu wszystko zniknęło. 42%.
prawie powyżej połowy broni nie mamy. No ale jeżeli mam oceniać model, no to wiadomo, że to już jest dosyć rozbudowany mod, można sobie w niego fajnie popykać. To nie jest jakiś taki aż tak bardzo memowy czy coś takiego mod, który w sumie jest jakiś overpowered. Tutaj po prostu AI jest zepsute, to w głównej mierze tyle, ale tak to reszta jest spoko. Wydaje mi się, że Jugosławia jako państwo, które może najwięcej wojen prowadzić na samym początku, jest ciekawa, ale wiadomo, że tutaj Kongo, spojrzałem na Kongo dlatego, Południowa Afryka wydaje się, że ma też fajny content, a Ameryka to wiadomo, Ameryka zazwyczaj w takich modach ma, no nie jest zbyt dobra, powiedzmy sobie szczerze, ma jeszcze, tam widzę, że jest jakieś generyczne drzewko do kłopotów, no ale to jest takie generyczne, że w sumie mogliby już tego nie dawać. No, więc w sumie było fajnie. Szkoda, że wystarczyło po prostu puścić. Po prostu wystarczyło pójść tędy i już nie trzeba było reszty drzewka robić. Więc to jest jedna z takich rzeczy, kiedy się opłaca jednak integrować te drzewka, żeby tak nie pójść od razu, bo ja jak już tutaj zaatakowałem, to takie, o kurde, ale mógłbym pójść tutaj i coś porobić, ale takie, a nie mogłem cofnąć, no dobra, to tak było. Dobra, więc to wszystko z tego moda. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wyzwanie Trehol. No to, cześć!